Siema, jestem Piotr 3575, a to jest This War of Mine. No jak zwykle 3 dni, 3 nocki. To on jest zmęczony. Niech idzie spać. Ty też, a ta śpi? Niech wstawa. No i kurde, ciesz się. Dzisiaj nie muszę jeść. I dzisiaj się pozbiera jedzenie jakieś. Na przykład te. Dobra, to zobaczymy, co będzie. W sumie tak będzie lekko ciszej, lepiej. Zobaczymy, czy możemy coś wyprodukować ciekawego. Chociaż w sumie tutaj nie. Już prędzej to ulepszyć. Ale też nie. Zobaczymy, czy mamy odpowiednią ilość wody. 7, no niezbyt ciekawie. Ale zajmijmy się najpierw tym. Zobaczymy, czy można. Można! To, no to tak. No, trzeba się przygotować, bo niedługo będzie zimniej. To wszystko jest już pozamykane. Jeśli słyszycie głosy w tle, to po prostu moja siostra gada przez telefon tam z kimś. Dobra, jakaś woda by się przydała. Chociaż właśnie, może to by się dało ulepszyć. Się zobaczy. Dobra, ty nic nie robisz. To chodź tu. Zapamiętamy. 20 drobiazgów, 10 drewna i 5 części. Czyli 11 drewna możemy użyć, 5 drobiazgów i 5 części potrzeba. To nie. A to możemy. Poczekamy chwilę, aż ta wyprodukuje to. Czy wiadomo, że przynajmniej jest ciepło. Okej, zajebiście. A w sumie tutaj już wszystko się zrobiło. Jeszcze tylko zobaczy coś. To jest. No, leków mam trochę. Okej. I koniec dnia. Dobra, zobaczymy, co będzie tu ciekawego. Ten oczywiście szuka zapasów. Ten czuwa, ten śpi, ta śpi. Nowe, kurde, na bogato. Ale jedzenie by się trochę przydało, o. Zachować ostrożność. Niewiele, acz luksusowy hotelik będący niegdyś własnością biura podróży Pagoren. Obecnie zajmuje się go uzbrojeniem bandyci. To jakiś czas z budynku dochodzą wrzaski, lepiej trzymać się... A, dobra, z dala. Ja się kurde z dala nie będę trzymać. Ale że bandyci to zabić mogę. Mhm. Ale zjebać nie. No. Dobra, zobaczymy, czym chata bogata. Ktoś tu był? Czy mi się wydawało? Ktoś chyba otwierał drzwi. Ktoś tu jest. O! Nieźle, nieźle.
tutaj rozwalone, ale tutaj mało rzeczy jest. Co tu pisze ciekawego? Te zwłoki są potwornie okaleczone, rany zadano z poszczególnym okrucieństwem. Musiał to zrobić jakiś kobiety psychobata. Możliwe. Czy nikt nie słyszał? A, no nie mogę spać. Dobra. Bóg ci tu nie pomoże. A się jeszcze zdziwisz. Do kogo on gadał? Dobra, jakoś mnie to szczerze nie ciekawi. Z kim on tam elokwentnie konwersował? Konserwował? Może tutaj... panie! Okej, dobra. No to schodź na dół. Dobra, mam nadzieję, że coś ciekawego się znajdzie wreszcie. Fuck. Wszędzie jest zamykane. Dobra, przekop to. Wiem, że to trochę potrwa. Zachowaj resztę na później. Wiadomo, że to trochę potrwa, ale przynajmniej stąd dostanę coś i pójdę na dół, bo widać, że tutaj ściana i raczej mnie nie zauważą. Nie, przestań, przerwij. Mam pomysła. Kurde, myślałem, że usłyszą mnie i przybiegną tutaj. Aj, dobra. Niestety mi się nie udało. Bo ja tutaj miałem tą kampę niezłą. Może by mi się coś udało jeszcze więcej wymyśleć. Kurde, chciałbym zabić bandytę i tyle. Ale tutaj bym w ciemnej dupie tak naprawdę. No chyba, że jakby tu... Właśnie, jakby wchodził, to ja się zastanawiam. Czy bym mógł wziąć nóż i go ciachnąć przy schodzeniu. Coś mi się wydaje, że coś na dole powinienem znaleźć. Bo tutaj skoro tak było ciężko... Zobaczę, czy coś tutaj jest ciekawego. A, no... Wiadomo, że po prawej stronie by było dużo więcej rzeczy, ale tutaj też powinno być tak moim zdaniem. Dobra, ktoś tędy... Nie wiadomo, wchodzi, wychodził. Chyba wychodził, poszedł w prawą stronę, bo... A nie, w lewą. Dobra. Dobra, jeszcze się poczekam, to już niedługo. A ty, pan, idź pan sobie na wszelki wypadek. Dobra, już kończy. No. Okej, tutaj mamy coś. Zobaczymy, ile tych rzeczy jest. Aż zero. Kurde. Panie, idź pan sobie. O ty, weź go zagadaj. Kurde, aż bym z chęcią... Otworzył drzwi i pobiegł na górę. A nie, kurde, czas się skończył. No, idź. No, o, zajebisty pomysł. Ale nie aż taki pomysł. Taki to jest kiepski. Weź sprawdź, czy ktoś się, nie woła. Czekaj.
Dobra, tu nic nie było ciekawego. Dobra, ciężko by było. Może coś wyhandlujemy. Mamy tak, tak trochę leku, więc. Chociaż narzędzi też by się. A, właśnie. Tych 5 narzędzi niestety nie było. Dobra, czy ktoś nas zaatakował? No nikt. W sumie tego wojskowego to raczej się boją. Dobra, dzisiaj też nie będę jeść. Co mi tam? Pewnie bym coś zjadł. Mamy zachmurzenie, ale to tam. W sumie fajnie było, gdyby ktoś przyszedł. Co bym miał do handlowania? No cukier, no, trochę tam rzeczy bym miał. Ale mnie może się zrobi na serio ten alkohol. Dwadzieścia osiem, kurde. Czy by to zrobić? A nie, w sumie jedno się robiło wtedy. No, dalej 5 brakuje. Wiecie co? Mam pomysła. Specjalnie nie będę im dawać teraz jeść. W sumie by się, może nawet... Dla 3 osób bym miał jedzenie. Ale chodzi mi o to, że teraz jak ja to wezmę, to więcej wody na tym stracę, na robieniu i tak dalej. A potem, jak to ulepszę, no to będzie to lepiej. Na wszystkim po prostu oszczędzę, więc wolę jeszcze poczekać taki z jeden dzień. Ale poczekam, aż oni się wyśpią i poczekam, aż ktoś tutaj przyjdzie. Żeby z nim, z tą osobą pohandlować. Dobra, niech ta sobie pójdzie siedzieć. A, właśnie, właśnie. Dobra, tutaj idź. Tutaj najpierw. Skoro już jesteś. Łopata. Nie, na razie się nie przyda. A, właśnie, właśnie, właśnie. Widziałem, że można rąbać różne rzeczy. Ja z ciekawości zobaczę sobie. Czy bym mógł rozwalić to, bo widziałem w trailerze, że można. No raczej metalowej szafy to raczej nie mogę, ale jedną szafę mogę, drugą, trzecią, tu czwartą, kurde panie, bogato. Piątą chyba. O kur... Nie, łóżko to nie, no bez przesady. Bez przesadyzmu. Jak myślicie? Tylko drewno, raczej narzędzi z tego nie będzie. Chociaż kto wie, łóżko mogę też porąbać, a mogę... Właśnie mogę też porąbać ludzi. No tak, opał. Można być drewno jako opał. Może być też człowiek jako opał. Zbyt głupie. Dobra, Paweł. Ty sobie posiedź. Dobra, ten będzie rąbać drewno. A ten będzie zbierać drewno. Ten jest wojskowy, to szybko pociecha, ten szybko biega, to szybko pozbiera. Taka taktyka. Dobra, tutaj na dole nie ma nic do porąbania, tutaj też nie, na tym piętrze też nic, tutaj też nic. Jeszcze tylko to zostało. Okej. Dobra. A ty sobie tam posiedź, w sumie jak chcesz. No i zobaczcie, ile mamy teraz tego drewna. Kurde, opału. To sporo, sporo, nie ma co.
Ja mógłbym tak siekiery brać wszędzie, no tak. Przecież tam są różne rzeczy do rozwalenia. Chociaż w sumie z drugiej strony to jakoś niezbyt. Tutaj jedynie się przydała. Tak szczerze, nie wiem, czy bym miał tyle czasu, żeby coś zbierać. A tutaj jeszcze nie byłem. Dobra, tutaj stówka jest. To nawet nie mogę zobaczyć, ile procent. Tutaj jest mało. Ja się nie dziwię, tutaj też jest mało. I jeszcze nam dwie rzeczy zostały, a potrzebujemy jedzenia, to tutaj pójdziemy. Dobra, ty pilnuj. Czekaj. Okej. To ostrzelona szkoła. Dzień, ogień z moździerzu szkodzi szkołę i tak dalej. A pamiętam to tu miejscówkę, dobra. Na zapas, raczej na wszelki wypadek. Panie, kurde, to kultura. Zamykaj drzwi. Siema. Czekaj, tylko zobaczę, co tam jest ciekawego. Już się stąd zmywam. Dobra, kurde. A właśnie, zobaczymy, co ma takiego ciekawego. Jedzenie. Dobra. Ciekawe, czy ci mi wywalą. No tak. Kurde, weź zaczerpnij te świeże powietrze gdzieś indziej. Wchodź tam i tyle. Okej, to zaczerpnij świeżego powietrza, ale gdzieś tak z dala ode mnie. Dobra, a co tutaj jest ciekawego napisane? Coś ciekawego? Okej. Dobra, wiecie co? Przekopiemy, to mamy czas. Ja w tym czasie zobaczę ten budynek. Pamiętam, że kiedyś jak ja grałem, to ten budynek był bezpiecznie, można było wchodzić. Jakby to pobiegnie szybko do kampy. Do kampy się kampie. Mądre. Byle mądrościowe. Dobra, trochę to potrwa, wiadomo, ale to tak będę przekupywać. Po pierwszej skończę, to zabiorę, zobaczę, coś jest ciekawego na dole, otworzę drzwi i ciekawe, czy mi się uda z tego coś wykopać.
Mam nadzieję, że tu coś ciekawego będzie, bo to jest chamsko. Kopiesz, kopiesz 2 godziny, a tu nic. Kurde, nawet dłużej. No tak, do pół do 1:30. A mamy czas do 5. To załóżmy do 2 godziny do 3:30. To do 4 niech będzie. Może by się zdążyło, gdyby nie było przeszkód żadnych. Kurde. Ja pierdzielę, jak to same śmieci. Wiem, widziałem go. Nie, nie martw się. Nie próbuję. Ja się już stąd zmywam prawie. Dobra. Co oni na to? Ciekawe, czy podejdą do mnie? Kurde, jak on będzie tutaj tak stać, to będzie kiepsko. Dobra, to znajdź mnie gdzie indziej. Dobry plan. Dobra. Okej, pozbieraliśmy. No, jedzenia w sumie to... Z jedzeń to nie było. Ale możemy do nich jeszcze raz wrócić i pohandlować. Bo mamy od cholery drewna do handlowania. Tyle, pierwszy raz nie mogę znaleźć jedzenia. Okej. A, dobra, to sobie używaj. Bardzo głodny, okej. Dobra, niech oni nie robią niczego. Niech się najedzą. Mamy jedzenie dla wszystkich. Jeszcze nawet zostanie. Ale warzyw nie mamy. Oj, kurde. Wody zbytnio. Dobra, czy on zdąży, zanim ona przyjdzie? Okej, zajebiście. No, coś tak myślałem, mogłem wody już na zapas robić sobie. Okej, to trzeba poczekać, aż woda będzie gotowa. Umie się targować. Dobra. No to kto, jak ktoś przyjdzie, to po prostu wiadomo. Handele, handele.
Oj, niedziadu, niedziadu, i zjesz, zjesz. Się nawet najesz. Prawie. O, panie! Kacza, do it. Może jego się porąbię, co wy na to? By był kurczak. Trochę wody. No, wiem, wiem, ile ryzykowałeś. Co nas tutaj interesuje? Kurde, ile mam tego ammo? A ile tego? Co nas interesuje? Dobra. A, z tego nie będziemy tak naprawdę robić. Nie można wszystkiego robić, bo tak naprawdę nie będziemy mieli na to rzeczy. Co mi kurde za to dasz? Mówże. Dobra, jedzenie na zapas. Bo wiadomo, że ciężkie czasy powodują ciężkich poświęceń. Ci wymagają. Nie martw się. Nie zapomniałem o tym. Ajajaj. A, właśnie. Czułem się jak w nieskończącej się opowieści, kurde. A właśnie, kurde. Nie potrzeba będzie tyle wody. Dobra, wojskowy. Możesz sobie posiedzieć, zezwalam. No, dwa razy mniej wody, kurde. Czyli... Co ja... Dwie trzecie potrzeba teraz. Wody, czyli no wiadomo mniej. Ktoś czeka pod drzwiami. Cóż możesz mi jeszcze zaoferować? Wiesz co, nie masz już nic ciekawego, nara. Aj, nie pożałuję, nie pożałuję. No może trochę. Nara. Dobra. To wszyscy się nawpieprzają za wszystkie czasy. Ty, obiad. Dobra, kucharz. Się naje. I niech spieprza. Bo gotową. Dobra, kacza się naje. Bo się targowała o to. No ulepszenie, więc nie niech też spieprza. Ten nas broni. O, konia z kopytami, kurde, my takich przysmaków nie mamy. Nie martw się, to cię powinno zadowolić. Głodny, smutny, głodny. Głodna. Głodny. O, mi się podoba to, że tutaj głodna, a nie głodny. Czasem było, że dziewczyna jest głodna. No i koniec dnia. Panie, rozpieszasz mnie? Dobra, jedzenia bardzo dużo. Dobra, dobra, niech będzie ten plac budowy. Każdy ma rolę, każdy. Czy to pasuje do tego? Dziwne, dziwne. Bez względu na wszystko, no ale bez przesady. Bez względu na wszystko, choćby była tutaj wojna światowa. A nie, nie było wojny światowej, to jest wojna domowa. Nie, nie, nie.
Nie, kurde. Nie lubię tego, jak on dwa razy kliknie, jak on biegnie, no to czasem jest tak, że nie, musi to być do końca. Ktoś tam strzela, czy co? Oddalę trochę kamerkę, będzie lepiej widać. Tu to taka cichsza. Słyszałem kogoś, jak ktoś konstruował coś. Dobra, wpieprzaj się wyżej, wyżej. Kurde, co to tak ciężko z tym jedzeniem teraz? Bardzo dużo jedzenia jakoś w ogóle nie znajduję. No chyba, że gdzieś kiszą. Pewnie znajdują się na samej górze. Albo całkowicie po prawej stronie. Tylko, że tutaj kamp żadnych nie ma zbytnio. I gdzie ja mam się ochronić? Tutaj są, kurde. Coś tak myślałem, że coś tam słyszałem. Tutaj oby była kompa. Tutaj na dół, na dół, na dół. Jak się zastanawiam, kto jest szybszy, on jak się skrada, czy jak się czołgam. Poczekaj, czekaj. A nie, tutaj byś musiał jakiś cudem. No nie biegaj, człowieku. To ci proszę? Chyba nie. Nie wiesz, jak ci tam dotrzeć, dobra. To ich zabijemy i tyle. Tylko, że... Kurde, najbliższa kampa do nich to jest tutaj. A tutaj raczej nie mógłbym, bo jest przejście zagracone. Idź dalej, idź, nie wstydź się. Kurde, koleś nie potrafi skakać. On jest głodny czy głodujący? Dobra, to przekopuj się chociaż. Jakby co, to szybko spieprzasz, bo ty szybko biegasz. Wiecie co, ja tutaj wrócę, jak to przekopię, wtedy ich pozabijam i tyle będzie. A to w następnym odcinku ich po prostu zabijęło. Jedyny minus taki, który mnie już któryś raz przeszkodził, to gruz. Kurde, wiedzą jak się zaopatrzyć. Tutaj ktoś jest. Przerwij. Dobra, kop dalej. Dotąd dosięga. Nawet niżej, ale dobra. Oni by musieli... A to zdążę spokojnie. Zwłaszcza, że mam czas do 5. Licząc z 4:30 już powinienem stąd na pewno spieprzać. Pudło, dobrze ci tak. Niech wystrzeli... Niech wystrzelą wszystko, co mają, po prostu. Dobra, jeszcze tylko to... A tu by można było przejść? A tylko tak zobaczę na szybko.
tylko on musi też tak na szybko to wszystko przekopać. Kurde, jedzenia znowu nie ma. A tam tylko można przejść. Dobra, ja następnego dnia tam do nich pójdę. Im kurde zrobi wjazd na chatę. A, dobrze, że tam wcześniej wybiegłem, bo trochę było do biegania, ale i tak tak, 20 minut jeszcze było. Ale mam jedzenie dla wszystkich, jakby co. Tak i tak. By dzisiaj ogólnie powinni jeść, ale mogą jutro nawet, bo by byli wtedy jutro bardzo głodni. No i zobaczcie, mam tutaj jedzenie. Ale dobra, ale to już było w następnym odcinku, więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, nara.